ja bym chciała, żeby tu było takie centrum hipo. Znaczy centrum, nie żeby było 20 koni, ale żeby było, no nie wiem, za 3-4 konie, takie profi, terapeuci do tego, nie jeden, nie dwóch, tylko kilku. No i żeby to działało prężnie, żeby dzieci przyjeżdżały, żeby coś się działo, żeby była fundacja pod to podpięta. No i w ogóle, żeby tu można było bez ograniczeń, bez barier. Jeździć bez barier. Tylko żebyśmy mieli fundację i powiedzieli, nie ma problemu, nie masz pieniędzy, weryfikacja, pach, wsiadasz na konia i robisz to tak samo, skoro NFZ nie daje. Żeby każdy miał możliwość nauczenia się, a przynajmniej spróbowania takiego jeździectwa. Więc fajnie by było zorganizować też taką bezpieczną strefę dla każdego, kto potrzebuje na ten moment i kto chce i ma do tego zapał. Ile by było cudownych jeźdźców, prawda? No to jest tak. Dobra, to, że koń i terapeuci, to jest, to wszyscy widzą, ale my nie zapominajmy o tym backgroundzie całym, czyli tymi końmi opiekuje się tutaj 5 osób na dwóch zmianach każdego dnia, którym też przecież trzeba zapłacić. Oni kupę roboty wykonują. Dobrej roboty. Naprawdę genialnej. Ciężkiej, no cała infrastruktura jest mega rozbudowana, więc my utrzymując tutaj konia i płacąc za pensjonat, próbujemy utrzymać też to miejsce. Więc my tu utrzymujemy te budynki, to, że konie mają czysto w boksach, że jest dezynfekowane, że jest, nie wiem, że jest super dużo słomy, że jest dobrej jakości pasza, że zużywamy mnóstwo wody, myjąc konie codziennie, pielęgnując i tak dalej, że mamy siodlarnię, że możemy tu wszystko palić, światła non-stop w stajni. No wszystko, wszystko wchodzi w ten skład, nie? Oprócz tego jeszcze opieka weterynaryjna dla tych koni. Trzeba też wybrać dobrego weterynarza, który faktycznie jest w stanie dojechać, jak jest jakiś sygnał alarmowy, to od razu. Dokładnie. I też dobrze zrobić swoją robotę. Rubi ostatnio miała fizjoterapeutę na przykład, bo miała tam problemy z plecami, z szyją, więc przyjechał też masaż jeden, masaż drugi, no to też są koszty. To nie tylko ludzie mają fizjoterapeutów, konie też mają. I to jest osteopatów, fizjoterapeutów, to jest bardzo też ciężki zawód, no bo wiadomo, koń jest trochę większy, nie? Trzeba trochę więcej siły. Ale koń do hipo, jedni myślą, że to mogą być jakiekolwiek konie, że to są starsze konie, takie, które są już na emeryturze, to wtedy do hipo, a do hipo koń powinien być zdrowy, o idealnej postawie, różne inne kategorie też wchodzą w grę, popatrzeć na niego jako na całość, ale on musi być przede wszystkim mobilny, zdrowy i musi być wszystko z nim okej. Okay. One jedzą, te nasze konie, mnóstwo paszy, witamin. Tak. No więc ogólnie mnóstwo to energii. Kupienie konia do hipo to jest chyba najmniejszy koszt, tak jeżeli patrząc na całokształt. I no trzeba się z tym liczyć, że no jeździectwo to jest masa małych spraw, które się na siebie nakładają i trzeba to mądrze rozplanować, tak żeby jeszcze móc funkcjonować, czyli żeby spełniać się gdzieś tam w swoim zawodzie, żeby się utrzymać, ale żeby to dalej, żeby to wszystko funkcjonowało, to jest taka symbioza, nie? Thank you.